Nad zapomnianymi krainami zbierają się czarne chmury. Ciemność zacieśnia swoje objęcia z każdym dniem. Potwory nękają ludzkość jak nigdy dotąd. Pośród tego chaosu dzielni bohaterowie stawiają czoła przeciwnościom losu. Niestraszne są im zagrożenia, smoki, mroczne kulty, śmierć. Nadchodzi czas wojen i niepokojów, czas cierpienia i głodu, zniszczenia i śmierci. Prawdziwe zagrożenie ukrywa swoją twarz. Nadchodzi dzień, kiedy zło ujawni swoje zamiary. Silvery Moon, uratowane przez Aldrenai, zmaga się z demonicznymi najeźdźcami. Miasto będące samotnym strażnikiem między wschodem a zachodem nieustannie od kilkunastu lat walczy z nieznanym wrogiem, nazywanym Cieniem Wschodu. Północ zachwiana jest przez zniszczenie połowy Luskan oraz nieustające walki z zielonoskórymi w Dolinie Lodowego Wichru. Demoniczne siły sieją spustoszenie nawet pomimo starań bohaterów północy. Bitwa pod krwawym kłem skończyła się zwycięstwem okupionym śmiercią i cierpieniem setek. Zielonoskórzy rozpierzchli się, zalewając tym samym północne krainy, a zamknięte portale pozostawiły po sobie demoniczne hordy, z którymi zmagają się królestwa. Południe nękają legiony umarłych. Wrota Baldura, Chult i Kormyr są całkowicie odcięte od reszty świata. Zdane same na siebie muszą poradzić sobie z nadchodzącym śmiertelnym zagrożeniem. Na południu dopiero zbierają się czarne chmury, z których pada krwawy śnieg. Morze skrywa nieprzenikniony cień pośród swoich głębin. Nad Kormyrem panuje wieczny huragan. Dżungle Chult stają się dziksze i gęstsze z każdym dniem. Świat postawiony został przed ostateczną próbą. Być może szczęście, być może chęć zarobku, być może boskie wezwanie. Nie wiadomo, co pcha ludzi do walki ze złem. Nadchodzi czas bohaterów, czas bitew i chwały. Świat uratować mogą tylko najpotężniejsi. Cokolwiek by nie kierowało ich czynami, niosą oni za sobą wiatr zmian. Dmie on w żagle wszechświata z niezwyciężoną siłą. Czy ich silne ramiona, niezachwiane serca i hart ducha uratuje świat przed zniszczeniem? Znam ich osobiście, a historia, którą usłyszycie, jest opowieścią ich życia. A zatem zostańcie chwilę i posłuchajcie. Okej. O, Jarek, jak to powygajmy. Wpadliście w takim wypadku na jakikolwiek pomysł, co zrobić? Znaczy, w sensie, jak wykryć w ogóle na jakikolwiek pomysł? Jak wykryć? Ale to Gritty? No ja już tutaj... Moloch zaprzestaje ataku po prostu. Znaczy nie na was, no tam okej, no lejecie go, to go lejecie, no nie na pewno odpowie ogniem. Chodzi o to, że nie jest na jego celem was tam wymordowanie za wszelką cenę i rzucenie wszystkiego, żeby tylko was wybić, nie? No, masz jakiś pomysł w takim wypadku? Że przestał atakować? Nie. W sensie na wykrycie Akaszy. Skoro już wydedukowałeś. Skoro jest na nas jakiś ten taki pył z tego eteru, to może ona gdzieś tutaj jest w pobliżu, tylko jest w takiej postaci duchowej, więc jej nie widzimy. Nie. A ta postać wtedy, co była przy tej bramie, co nie mogliśmy jej zabrać, bo miała pole ochronne wokół siebie, to co się z nią stało? Dobrze pamiętam. Ten mag? No. Przy bramie? Ten mag, tak? No. A to nie żyje, to zginął. Zginął. Wstracił sobie sztylet. A, no tak, przez dobra, księgę. dobra, przez, no tak, faktycznie. Czyli to nie była ona. Nikt nie ma wieszczenia. A może ona wniknęła w któregoś z nas? Wieszczenie ma? Ktoś coś takiego? Wieszczenie? Nie, jasnowidzenie. Jasnowidzenie. Żeby rzucić na mnie. Wieszczanie. Kurwa. No nie, intuicja, medycyna, religia, sztuka. Co wam tak zależy, twardo ją tak znaleźć? Bo to jest ważne, to jest klucz. Podejrzewam, że to jest na tyle epicka postać, że może
takie wieszczenie, jasne widzenie nie jest w stanie jej wykryć. Mi chodzi o to, też żeby być. Skoro to jest bóstwo, pogadaj z Merkulem, czy jakby. Bo ty się z nim tam znasz. Ale ja mam za mały skill, mam za niskie progi na wysokie nogi. Za wysokie progi na niskie nogi. No. Dlatego próbuj z Merkulem więcej. I ważę, masz jakieś pomysły? Się kontaktować, to może no wtedy... Ciebie nie pytamy więcej. Ja tego dalej tłuczę. Ja idę zmówić modlitwę do Merkula. Na razie nie idziesz, no fali, walnąłeś tego. A, dobra. No, raczej z tego nie wyjdziesz. Dobra, ja czekam. Dobra. Green Tea to by było na tyle. To by było na tyle, to sobie myślał. Wiele też, umówmy się, przez te 6 do 10 sekund nie można wymyśleć. Ajważę. Zresztą... Dobra, zróbmy tak. Ajważę. A co? Co tam chciałeś? Teksty. Balę go to. Na glebę go tam. Chwila zawahania. Nie ma złych zamiarów wobec nas. Ten demo teraz, na ten moment. Wydaje się mieć umysł po prostu czymś innym zajęty. Był w stanie z wami normalnie porozmawiać i stara się odnaleźć coś, nie? Więc nie jest skierowany z wielką złością i agresją w waszym kierunku. Miecz trzyma, podniósł go i ma go, tak? Dzierży go. No, miecz to już musisz odzyskać. Problemy. Nie, no dobra, ja tłukę go. Atakuję. 17 na trafienie. Dobra. 21. Mhm. 11 ciętych. Okej. Rebelię? Nie, utalu. Utalu. A więc ja krzyczę: przestańcie mu pomagać, rozwalmy go. I trzeba. Głos rozsądku. Kolejny strzał ostrzegawczy. Okej. Ptaki ciernistych krzewów zerwały się do lotu gdzieś daleko. Okej. Tak, tyle z mojej strony. Malowanie. Chcę odejść od niego. Na 3 metry. Jeszcze. Czekam, 3, jestem teraz tu 6 metrów. I modlitwa, próbuję do Merkula się. Dzień dobry, pukam do drzwi. Spoko. Śmierć już puka do twych drzwi, ponieważ jak odchodzisz z jego strefy zagrożenia... Tak. Okej. 19? Nie. Mogłeś odstąpić? Nie mam. Ale możesz odstąpić. Jako akcję. Jako akcję? Tak, są pewne rzeczy, które są do wykorzystania w trakcie... Przez każdego. Aha, to na tych kartkach z podpowiedziami rzuciłem. No i modlitwa do Merkula. Ukraińka. Albo w zakładce, w części akcje w walce też będzie. Dokładnie tam. Ale to wtedy nie wywołuje okazyjnych ataków? To jest walka. Nie. I masz ruch i pozycja, i tu masz akcję w walce. Nie? A tak, unik odstąpienia. Aha. Dobra. Dobra, rozumiem. I tyle z mojej strony. Znaczy, no masz całą akcję, więc co robisz? No przede wszystkim klękam i próbuję się pukać. Ja jestem daleko od Jarka. Próbuję... Doleci. Dobrze. Próbuję się domodlić do Drindrin, do Merkula. Czy byłby w stanie jakoś namierzyć nam? Wiem, mam za niski poziom, ale mimo wszystko próbuję. Nic pewnie nie będę słyszał. No nie wiem, na razie nie słyszę żadnej modlitwy, więc wiesz. No ja też czekam. Dobrze. Czekam was. Pomodlisz, no.
Witaj, Merkulu, dawno nie dzwoniliśmy. I odpisujesz na moje SMS-y. Tak, ta ostatnia noc. Dlaczego zablokowałeś mój numer? Drogi Merkulu, dawno do ciebie nie modliłem się. Wiem, że... Ani razu się nie modliłeś. Ani razu? Nie! Dwa razy modliłem się. Było. Po walce z mnichem. Co paluchy mu przyniosłem. Było. Okej, dobra. I... Wiem, że to tak nie wypada prosić o pomoc. Ale czy byś był raczyć mnie, sługę swojego, obdarzyć możliwością odnalezienia Akaszy i tam... Modlę się, tak. Okej, dobra. Dawno nie dzwoniłem. A ty to wymyśliłeś dopiero. Telefon, kurde. Kurwa. Tak, pisanie do dupeczki, kiedy jest zablokowałem. Czemu mnie zablokowałeś? No dobra. Razeki. Jest tam zaabsorbowany walką, ale próbuję oddać się tym całkiem ostrze. Oj, chłop. Nie wyszło, jedynkę wyrzuciłem. No okej, okay. Nic się po prostu nie dzieje. Zakładam, że to jest doskok i cofnięcie z powrotem. Tak. Dobra. Dobra. Green. Ubił go na pewno nie będę. Mówimy dalej, co robimy z tą kaszą. Czy jestem w stanie na przykład jakby zbadać ten pył, który na nas jest? Żeby się coś więcej na jego temat dowiedzieć? Dzięki mojej super wiedzy tajemnej? Może gdzieś tam w moich notatkach już gdzieś tam kiedyś... Biorąc pod uwagę, że jesteś najkrócej z drużyną, na tobie jest go najmniej. Na mnie jest najmniej. Tyle, co ci przemknęło tak przez oko. W tej chwili, kiedy tam akurat miałeś się jak skupić. No to czy ten pył może być z tego, co... z tej magnetycznej mgły? Z tego naelektryzowanego powietrza to może opadać, ale w sumie to i tak mielibyśmy go porównał, gdyby to było z to, chyba że oni by to już spotkali wcześniej. A czy ten cały kult, który tutaj spotkaliśmy, to... jakby moja drużyna miała do czynienia z tym kultem wcześniej? Jak widać. Jak widać, nie. To mi teraz dałem zagwozdkę. Sam sobie ją zrobiłeś. Jak sam sobie ją zrobiłem? Znaczy się było nie zastanawiać, czy napierdalać kulowokie. Nie mam już! To drągiem. Cooldowny mam. To drągiem. Nie, to jest... Jarek jak nie ma czym strzelać, to napierdala pałaszem. Buzdygan nawet rzuca. Rzucam magicznymi buławami w barierę, Zbadanie tego pyłu wiedzą tajemną nic mi nie pomoże. Nie wiem. Bo chciałem go zbadać. Tak dokładnie. Krzyżek musi. Oni tam się tłukło, a ja mam czas na badanie. Nie jest niczym materialnym, nie? Więc tam to tylko jest tak gdzieś jakiś... jakaś mara przed oczami i to przez chwilę. A mógłbym jakoś spróbować... Tak jakbyś chciał złapać magię. No. Połączyć się moją magiczną energią z tym portalem jeszcze? Żeby on mi coś powiedział? Na temat tego, co tu się odbywa? To są drzwi. Tymi drzwiami? Jakby... O, z tym portalem chcesz się łączyć? Tak.
Był taki, co wszedł w drzwi. Teleport. Przychodzi się przez niego. Ale nie mówię, ja przed chwilą nie mówię. Ale to... Nie wiem, czekam. Myślę. Okej. Dobra. Nie owijając wiele w bawełnę, próbuję ten moloch, próbuje ci po prostu skopać jesień średniowiecza w dupie. A tak ostrzem? 22? Chybia. A tak biczem? 22? Chybia. Chyba, że? Odpłacam tym samym. Tak, trzymaj. 17. Dosłownie tym samym. Czyli nie... I 17. Pudło. Czyli dokładnie tym samym odpłacam. Dalej kontynuuję modlitwę. Jeszcze bardziej się ukażę. Jezu, ukorzyć się. Jak to się... Przeodmiana. Ukarzyć się przed kimś. Ukaram się przed Myrkulem ukalam. I... Ukalam. Ukalam. Starając się jakoś powiedzieć, że każdy wróg, którego zabiję, choć jest ich mało... Którego zabiję... Ty kogo nie zabiłeś? To będzie poświęcone jemu i od każdego będę składał mu ofiarę. I kontynuuję modlitwę. Okej. Okay. Razaki? Tak. Tak? Utal? Ja pomyliłem się w utalu. Ja pejwarze. A nie, byłem pejwarze? No. Pejwarze, odwrotnie. Bo tu nie siedzisz i to jest problem. Muszę sobie twoje zdjęcie wydrukować i przykleić pod kamerą. Dobra. Zbliżam się troszeczkę. Lepszy numer robię chyba. Ja nie podchodzę. Albo nie. Nie no, zbliżam się tam do nich. Ileś tam się da. Oczywiście tak w 9 metrach, żebym jeszcze strzelił sobie w tej turze. Ile mam do niego? No tak... 9. No tak by było ze 12 metrów. Czy jeszcze bliżej chcesz? Ale tak, żebym strzelił jeszcze. No to... W sensie ruch. 9 metrów się teraz przesunąłem, czy nie? Jeszcze nie. No to tak maksymalnie te 9 metrów. Dobra. Teraz ile mi brakuje? Teraz ci 9 brakuje. Okej. Okay. No dobra, to na razie po prostu jeszcze zwykły strzał. Dobrze. Co ty kombinujesz? Ja? Nic. Okej. Okay. Kolejny ostrzegawczy. Potyliczny, ale jak trafi, to zabije. Cztery kary. Przesłania to dlatego. Okej. Okay. Razek. O Boże, próbuję go jednak dziamnąć w końcu. No. 29 na trafienie, oczywiście to jest atak krytyczny. Oczywiście. Kusz, szablę, gazora, 1-6. Kłute, czy tam cięte. Ukradek mi się udał. Nie trafiłem go jeszcze. Udał. Cztery, siedem, 11 z ukradka. I... 18 świętych.
I odstępuję znowu, schowając się tam za powrotem. Okej. Jeżeli tutaj przeszedłbym sobie po tym polu walki, tu gdzie są te wszystkie zwłoki i inne rzeczy z tym rytuałem, bym spróbował to jakoś zbadać. Mhm. Czy coś by mogło mi to dać? Nie wiem. Tak robisz? Tak, użyję mojej wiedzy tajemnej, żeby to zbadać. Rzuć mi swoją wiedzę tajemną na kolana. 13. Okej. Okay. Wszystko, co się tu znajduje, służy ku temu, by otworzyć portal do planu piekielnego. Nie jest to odkrywcze. No. Nie jest to odkrywcze, ale może w następnej turze lepiej się temu przyjrzę. Bardzo możliwe. Mm-hmm. Okej. Okay. Dobra, Iwarze. Miecz? No, okej. Okay. 24? Chyba. Iwarze? Czyli postuję. Kurwa, co z tymi postuję? 17. Seks telefon? Już? Pocielili się? Let's go. Okej, uchy. To kto teraz? Już to teraz masz. Jakby nie było, jest ósma tura. Czy jeszcze mam czas na myślenie? A, jest ósma tura. Naraz jaki wrzucił swój... Tak? Ósma, dobrze mówię. Wrzucił swój... Wpilowałem się. Wpierdol. Ty zaczekałeś. Ja nie trafiłem Ajwara. Ajwar? Nie trafiłem ciebie. A nie, tak. Tym drugim atakiem to kryta miałem. Dokładnie. To 32 obrażenia cięcia. Teraz chyba Utal. Teraz Utal. Czy ty strzelałeś? To w poprzedniej. Teraz podchodzę bliżej. Jeszcze. Bliżej. Tak na odległość nieświeżego oddechu? Tam było 3 metry? No, ze 4,5 powiedzmy. I zmieniam go na garłacza. Okej. Okay. I teraz ładuję. Ładuj. Panowie, niech to wypadnie. Trzymajcie się, kurwa, mocno. Ja czekam na jeden. Ja mocniej przybieram do drzewa. Kurwa. Czemu ja stoję z tyłu za Utalem? 20 na trafienie. Uff. Nie. Niestety nie. Nie chcesz, to nie. Stop, stoję na nogach. Dobra. I mraweń. Ile mam do tego molocha? I półtora, 4,5 metra. To kończę modlitwę, żegnaj mój Rukulu. Idę nie z... Tu, bliżej drzewa. Też się zmieści, jeszcze w limicie. I walę go na pizdę. Okej.
nie jest oflankowany, czy jest odporny na oflankowanie? Nie, nie jest. 16 plus 8... 24. Okej, trafiasz. I teraz dodaję boskie ugodzenie. Okej. Czyli z drugiego poziomu, czyli mam 2K4 i K8. Mhm. 2K8. Będzie święty, będzie 4. I czy było 3? I zwykłych. Trzy, dwa, cztery, siedem, dziewięć i 14, 1. 9 plus 14? 23. 23 i 3. 26. Jakich? Przeciętych. Przeciętych. Fizycznych. I tak. Drugi atak. Wyprzedkryt. I uwaga, za tutaj dwuręczność mogę zadać jeszcze drugi atak. Wejdzie kryt? Tak. Okay. Czyli teraz tak. I znowu mogę walnąć święte ugodzenie, bo mam dwa. To tak, ze świętych będzie 9. Jedenaście i 14, 26 razy 2. 11 i 14 to masz 25. 25 i 2. Razy 2 to jest 50. Tym ciosem mógłbyś kogoś zabić. I jeszcze z tego dodatku. Za to tu dwuręczność tak jeszcze jeden atak ma. Okay. W ramach akcji dodatkowej. Okej. Okay. 16 i... 8, czyli znowu trafiam. Ile? Czyli 24. To już nie. Nie, 24 nie trafia? Każde kolejne uderzenie w molocha wzrasta mu pancerz za każdym uderzeniem. Jego skóra się staje coraz twardsza. Natomiast kwestia, że moloch otrzymuje w końcu tak dużą ilość obrażeń, że rany na jego ciele zaczynają być przykre i irytujące, z jego przynajmniej punktu widzenia. Może i masz towarzyszy, ale przynajmniej w końcu znalazłeś kogoś równego sobie. Rzuca tym mieczem, jakby go w chuju miał, który spada tuż przed twoje buty. Nie mam czasu i kosztuje mnie to za dużo siły, żeby szukać cię. Ale jeszcze się spotkamy, tak rzuca po prostu w eter. Wzbija się w powietrze i wskakuje do portalu. Znikając. A wy otrzymujecie kolejne 5000 punktów doświadczenia. No i nice. 5000. Aby grubszy sprzęt miałem już. Bo odkąd zaczęliśmy tą przygodę, to po raz pierwszy zdobywałem punkty doświadczenia, tak? Ty? No. Tak. Okej, okay, dobra. Pamiętaj, że jedziesz od zera. No. A ile trzeba mieć na poziom, poziom, który masz? Szósty, to do siódmego trzeba ile mieć tysiąc? 34. Nie, 26 może. No. Jak wbijesz poziom, spadają do zera. Na którym? No, znowu. To nie jest logiczne, bo tak normalnie to nie wygląda.
Na siódmy trzeba 23. Także ten. A czekajcie. Dał wam się w sumie pokonać, znaczy pokonać. Zmusić Molocha do tego, żeby mu się nie opłacała w jakikolwiek sposób walka ani bytowanie na tym planie egzystencji. Za pokonanie Molocha na równym poziomie jest 33 tysiące punktów doświadczenia, więc otrzymujecie jeszcze za przegnanie go w tej formie 12 tysięcy. Oprócz tych pięciu przed chwilą, czy już? Tak, oprócz tych pięciu. Ta piątka jest po prostu za odkrycie tej tajemnicy i całej tej reszty, co się stało z tą wioską, nie? Natomiast pokonanie Molocha jest w ogóle całkowicie innym... Macie jakąś bułkę? Inszością. To ile? Jeszcze? 12 tysięcy. No to chyba... Od ile jest następne? 28. 48. 40. Czyli jeszcze brakuje trochę. Aha, 48. Ja już mam, brakuje mi jeszcze 6 tysięcy. No, 48? Okej. Okay. No, mam zapisane. Czyli mam już 2500 zostaje. To mi było. Potężnik. Będzie dziewiąty, to do piątego kręgu sobie... spele. Na pewno... A tu... Czyli Albert też potrafię pierdolić obrażeń, jakbyś nie wiedział. W końcu. W końcu. No, nakrycie. Nie powiem, że nie. Jak mnie irytuje Madej, że nie kupiłeś sobie Samsunga. Bo Quickshare jest mi bliższy niżeli kurwa szukanie fejsie. I co, był ktoś poziom? Jak? Cheater. A i na dziewiątym dochodzi. Dobra, to ja robię tak. Śpiewam pieśń, że macie kolejny poziom. Ja ci to wyślę. No. Chociaż napisałem to wczoraj z wieczora na tym, na... po zamknięciu sklepu, więc tak... Wydaje się, że nie potrafisz się dogadać. Znaczy... Że Myrkul słucha, ale nie bardzo ma czas dla wszystkich. Mhm. Chociaż czasami zsyła swoje... dary na swoich kapłanów. Doszło ci? Dobra. Da się rozczytać? Dobra, mów tak, kto potrzebuje leczenia i jak bardzo. Jak tam panowie? Ja potrzebuję wciul. No mi brakuje... Gratuluję, nie dotykaj mnie nawet. 8 HP. Nie dotykać cię? Nie. Umiejętności. Czego? Jak mnie za mało wyleczę, to ci pokażę. Bardzo malutką ilość. Chcesz zobaczyć? O co chodzi? Ale co, ja cię spelem normalnie leczę. Spróbuj. Co? Biorę atut uzdolniony. Czego? Spróbuj. 3 umiejętności. Wszelkie cienie dają mi ten obrażenie. Jest jak jest. No. Dlatego... A ciebie historię krytyczne leczą. Religię i sztukę przetrwania. Dobra, kto tam hapsów potrzebuje jeszcze? Ja nie, już wyliwałem się. A i kostka... I warze? No ja mam tak połowę hapsów, więc... Ile to jest połowa? 160. 50%. Na ten moment mam 47. No to dobra, czekaj. To ja rzucam sobie w takim razie aurę. 3, 8. Okej. To jest też Jarek. Aurę witalności rzucam. Jarek. Tak, widzę. O kurna mać.
tym było? Czy? Jeszcze drogi. Na pewno, aha. Ja tutaj przyprzyczę. Okay, skoro demon tam wstąpił do piekieł, ja podnoszę z ziemi to dwuręczne ostrze, które on zostawił. A zostawił? Okej. Okay. Rzucił pod nogi. Tym. 10. Czyli jeżeli wyjdzie za promień 10 metrów, to 7, wtedy 6. mogę znowu przywalić bez dobra. Kosztu. Uwaga, rzucam. Jak wejdzie znowu w tą samą strefę. Aha, czyli w ciągu następnej tury, nie? Tylko wtedy. I za free możemy mu przypierdolić. Za z tego znowu. Znaczy, po prostu ten efekt jeszcze raz działa, chyba że nie chcesz, żeby działał, nie? Nie. A tak to on działa po prostu domyślnie. I tak, sztuka przetrwania z mądrości. 2, 3. Dobra. Aura witalności i teraz tak, 9 razy mogę rzucić, bo to do minuty trwa koncentracja. I ważę, gotowy? A to ja w ogóle nie wiem, Utal, co ty tam chcesz zrobić? Ja cię leczę. A, dobra. Dlaczego? Nie chcę. 3 plus 4, 7. Wysłałem ci ten... 12 plus 10 to 22. Na fejsie ten. Dobra. 22, czekaj. No to jeszcze nie koniec. Jeszcze 7 rzutów. 22 plus 11 to jest 33. Plus 6, 39. 6 plus 40. Plus 9 to jest 48. Może na kogoś innego tam trochę daj. Możesz to rozdzielić? Mogę, bo to... Może ktoś potrzebuje. Nie. Jak tam? Chłopaki. No mi brakuje... Panie Green. Greena. Trzecie leczenia. 8 HP mi brakuje do pełna. No to już masz. No to już mam. No i elegant. 6. Jeszcze 3 rzuty. A, sobie jeszcze mogę dorzucić. No, a, sobie trochę. No, pojaś, ciekawe. Czekaj, doczytam w opisie. A co to jest? Przemieszczając się wszystko, wasze życie, przywrócić kultu wytrzymałości jednej istocie objętej aurą. A, włącznie z tobą. Bardzo świetnie. Dobra, to teraz siebie wyleczę, wybacz. 347. 5. To jest co teraz będę mógł mówić, nie, to już góra wypierdolaj. No, w sumie tak. Miejmy kurwa, wypierdolę. 21. Dobrze, przepraszam. 28 siebie. Dobra. Ej, to trochę was poturbowałem. No, szczególnie Aymara. No. No ja się klepię, żeby te full staki, czyli plus 18. Wcześniej też musiałeś się klepnąć, więc trochę was tam pomijałem. I tak się nie na full jeszcze wyleczyłem. Zagłaskał. Czekaj, tam mu wyleczyłem 8 i Warowi ile tobie w końcu? 48? 49 ja sobie naliczyłem. A, 49 było, 49. No i sobie jeszcze 28. Fajne spelby. No dobre, to dobre. Ale to było dobre. Ale to było smaczne. Tylko w walce to już tak fajnie nie działa, bo to po prostu co turę rzucam. A tak po prostu czas zleciał i tyle, tak? No bo to jest do minuty trwa. I co turę mogę w ramach akcji dodatkowej kogoś uleczyć za 3K6. W objęciu aury. Bardzo słuszne. No. Wiesz, robię prawie jak Anduin, górna barierę i... Tak. Kiedy Moloch wskakuje do portalu... Tak miałem zbiegłości plus 4.
Nie, bo ja mam nadal ósmy. Zabrakło mi prawie 4000. Kiedy Moloch wskakuje do portalu, portal zamyka się. I zostajecie sami, brocąc we krwi. Dziwne drzewa znikają. Krew rozlewa się po całej polanie, a posągi gruzują. Co dalej? Co to za ostrze, Iwarze? To ostrze, które w moim rodzie jest już od pokoleń. Dziad jeszcze je wykuł. Walczył nim w wielu bitwach, później przejął je ojciec, a później ja niestety straciłem je na rzecz tego oto demona, który szczęśliwie gdzieś uciekł, czmychnął w otchłań piekieł. A gdzieś... Ten miecz jeszcze się na pewno przyda. Gdzieś ty go spotkał? To było lata temu, jeszcze w okolicach Neverwinter. Kiedy walczyliśmy tam razem z ich armią przeciwko armii demonów, wtedy właśnie ja z kilkoma towarzyszami zostaliśmy wysłani w pewien odcinek bitwy, gdzie właśnie ów Moloch z kilkoma swoimi przybocznymi znajdował się. No i po ciężkiej walce, która tam rozgorzała, przy życiu zostałem tylko ja, powaliliśmy jego przybocznych, zostałem w osobistym pojedynku z Molochem. Ledwie uszedłem z życiem. Przegrałbym, gdyby nie litość ów jego mościa, ów tego demona. Zostawił mnie ledwo żywego, opadłego z sił. Darował mi życie, tylko doceniając moją wytrwałość. Później byłem w lecznicy parę tygodni. Niewiele w sumie pamiętam, zanim się ocknąłem. I właśnie teraz się nadarzyła okazja do rewanżu, poprzysiągłem sobie zemstę na nim, ale no to jeszcze nie dzisiaj, jak widać. Kiedyś jeszcze dopełnimy tego rewanżu. Mam nadzieję taką. Grunt, że odzyskałeś świecidełko. To też bardzo ważne. Ważna dla mnie rzecz. Miecz rodowy. Ale z demonem jeszcze rachunki nie zostały wyrównane, także jeszcze może się nasze drogi kiedyś zejdą. Zobaczymy, co będzie. A wiadomo, czego on szukał tam? Od Neverwinter? Neverwinter, dobrze mówię? Neverwinter, no? Tego nie mam pojęcia. Ja zajmowałem się tylko walką. Nie interesowały mnie jego osobiste intencje. Zresztą nikt nam nie powiedział, czego oni mogą chcieć. Po prostu walczyliśmy dla pieniędzy, zostaliśmy wysłani na ten bój i tyle. Robiliśmy swoje. To, czego on szukał, imię, które wymawiał, nic mi nie mówi. Nie mam pojęcia, jakie cele mu przyświecają. Ja tylko chciałem dopełnić zemstę. No, nie udało się go tym razem zabić, ale może się jeszcze trafi okazja. Z chęcią bym wam powiedział coś więcej, ale naprawdę nie wiem, co nim kieruje. Czego szuka, gdzie to ów coś się znajduje. Nie mam pojęcia. Uf, uf. Leci jak potłuczony. Bo go trochę potłukli. No właśnie. I co dalej? No musimy właśnie, co dalej? Znaleźć gdzie teraz tą... No róbmy dalej swoje. Mieliśmy się tutaj dowiedzieć, dlaczego te dostawy drewna się nie pojawiły. Tak? Więc już tutaj mamy ten problem praktycznie rozwiązany. Wiemy, co zaszło. Chyba trzeba wrócić i opowiedzieć o tym. Chyba, że macie inne pomysły, inne plany. Grindy, masz jakiś pomysł, żeby odnaleźć Akaszę?
kombinacje? Jakieś? Moce tajemne? Moc tajemną ma bardzo silną. Ale może tutaj pomogłaby mi moja zdolność bystrego umysłu. Jako, że dzięki niej wszystko pamiętam, co widziałem i słyszałem, to może jestem w stanie wydobyć z mojej pamięci jakieś informacje, które pomogą nam, zbliżą nas do... To dzięki bystremu umysłowi tyle ci powiedziałem, co ci powiedziałem. Co ty myślisz, nie przyjrzałem twojej karty postaci? Inaczej byś tyle nie pamiętał. Cóż, szczegółów. Byłem przekonany, że jestem bystrzejszy. Ale dobra. A mnie się wydaje, że jednak bardzo bystrym byłeś. Ale jednak... Prawda? Kurwa, ja coś próbuję przypomnieć. Przypominasz, że miał rogi i był kudłaty. O, i koniec. I aha, dobra. To ma gumkę? O, gumkowy. Także powiedz mi, naprawdę dużo się tam sobie przypomniałeś. I to tylko dlatego, że masz dużo wiedzy tajemnej wewnątrz siebie. Ale przydałoby się jeszcze coś dowiedzieć. No, bo jesteśmy z powietrza tego nie wyciągniesz. W martwym punkcie jesteśmy, bym powiedział. Można powiedzieć, że w lesie. Nawet. Nawet w lesie. A czy to jest jakaś taka zamknięta, powiedziałbym, przestrzeń, czy można pójść gdzieś tam dalej? Nie, w każdą stronę. To jest po prostu granica, gdzie wyrżnięto las. Okej, dobra, czyli możemy pójść w każdą stronę lasu. Mhm. Teraz pytanie, czy gdzieś na obrzeżach tej wyciętej strefy, czy jest coś, co by nas zaintrygowało, żeby tam pójść? Poza tym zagajnikiem, poza tym lasem, na północy Wrót Baldura rozpościerają się pola martwych. W sensie pola wyściołane zwłokami? Ciężko powiedzieć, czy z tego powodu jest ta nazwa. Natomiast bardzo często widuje się tam duchy zmarłych, zjawy, upiory, umarłych po prostu błądzących pośród pagórków i wzgórz. Ja bym tam poszedł. Bo może tam znajdziemy jakieś poszlaki. A szukasz Akaszy? Tak. Może umarli. Duchy są w stanie nam coś powiedzieć. Może coś widziały. A ja brat, tam... kiedyś widziałeś Akaszę? Bo jak widziałeś tego molocha, to może jeszcze ja Akaszę widziałeś. Nie, przypominam sobie. Nie tłukłeś jej? Nie. To na pewno. Nie spotkaliśmy się. Ale się tej Akaszy żeście uczepili. Ja bym proponował pójść na te pola umarłych. A gdzie jest to pole umarłych? Dalej na północ. Dalej na północ. Bo my jesteśmy optymistyczni. Trochę na północ od Wrót Baldura, ale bardzo na południe od... No tak, o tu masz i trochę wyżej i w stronę Iwara. Masz The Fields of the Dev. Tak. No. Właśnie tam musimy czyli pójść. Jesteśmy jeszcze w dupie. Tak. No. Jeszcze bardzo ho. A nie moglibyśmy trochę minąć jednak ten... Że to bliżej znaczy, wybrzeża bliżej iść? Wybrzeża iść? Czy tam w głąb? Nie, bym się nie pchał na pola tych martwych. Jak chcecie mam walczyć z duchami? Jakich może być ciekawy. Sporo. Nie, no nie będziemy z nimi walczyć, pójdziemy pogadać. Czy daleko mamy do Waterdeep? Zaczynam lubić. Tak, 24 dni drogi stąd. Ten też chce wszystko przegadać. No w ogóle nie idziemy do Waterdeep, tak? Tak. Docelowo, tak. A tam jest jeszcze daleko. No. Ja bym minął te pola. Pola Pelenoru. No dobra. No ja bym w sumie też niekoniecznie chciał się pchać przez te pola. A jakbyśmy je minęli, to gdzie tam dojdziemy? Gdybyście poszli klifami, wtedy dojdziecie do Trollbark Forest. Lasu, tak. Który został, który jest powiedzmy taką ostoją, ostoja, przede wszystkim wszystkich
inteligentnych potworów, tak przynajmniej cywilizowani ludzie nazywają, czyli na przykład troli, orków, goblinów, tych, którzy nie odnajdują swojego, swojej bytności, swojego życia w wielkich miastach ludzi, bo tam ich tępią, uważają ich za potwory. O, to dobre miejsce dla mnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, znajduje się tam krypta... Krypta Czarownika. Przynajmniej tak nazywa się miasto, które jest jednocześnie największym centrum umarłych w całym Fejrunie. Kontrolowane przez najpotężniejszego lisza, o jakim słyszał świat kiedykolwiek, który stwierdził, że skoro są inteligentni umarli, to czemu by nie założyć swojego miasta i po prostu sobie żyć z dala od wszelkich niewygód i niedogód. Jest bezpośrednim połączeniem również z Podmrokiem i w zasadzie niezbadanym morzem krypt przeróżnych i innych odmentów. Jest niewielu kupców ludzkich, czy w ogóle żywych istot, które się zbliżają do tego miasta i które w ogóle chcą handlować tak na dobrą sprawę z tym miejscem. Znane jest one każdemu poszukiwaczowi przygód, bo uczy się o nim i o tym lesie każdego, zanim chociażby każde dziecko, zanim ono chociażby wyjdzie za drzwi domu, żeby się do niego nie zbliżało, ponieważ jest tam miliony umarłych istot. Nie bezmyślnych, zabijających wszystko. To jest po prostu Waterdeep, ale dla umarłych i potworów. Tam jest normalna cywilizacja. To może jednak chodzi. To ja proponuję o taki. I prosto do Waterdeep, żeby... No minąć tu. No, ostatnim cywilizowanym miejscem na tej w ogóle trasie jest właśnie zamek Dragonspear. Zamek Smoczej Włóczni, który jest ostatnim bastionem na południu, najdalej wysuniętym cywilizowanym punktem. Wielki zamek, który jest takim miejscem przerzutowym pomiędzy dobrami właśnie z trollowego lasu i z wysokich moczar. Także jeżeli ktoś ma w ogóle handlować z tymi umarłymi goblinami, całą tą resztą i tak dalej, to najczęściej łączy się z cywilizowanymi nacjami w twierdzy Smoczej Włóczni. I stamtąd normalnie traktem północnym rusza do Waterdeep, Neverwinter, Luskan czy gdziekolwiek indziej. Nie? To jest po prostu ostatni bastion życia. I wolności, bo mieszkańcy tego bastionu wcale nie mają nic przeciw umarłym na przykład, czy tam w ogóle jakiejkolwiek rasie, nie? Także na tej zasadzie. Także albo przez kryptę czarownika, albo w kierunku Smoczej Włóczni. No, to są w zasadzie dwa punkty takie na mapie. Tylko pytanie, no, nawet jeżeli w stronę Smoczej Włóczni, to gdzie zaczynacie skręcać? Czy przez pola umarłych? W kierunku Nagiego Mostu? Berskim Bridge? Czy w kierunku Trollowej Przełęczy? Troll Claw Fjord bodajże? I przez wzgórza troli, czy właśnie przez Wind in Water, czyli praktycznie największy wodospad w Fejrunie, taki naturalny. Ja bym poszedł przez tereny troli. Bo? I ty sobie siedzisz na kamieniu przy mawie, no nie, a raz jak sobie... Bo? Kurwa, bo? Bo możemy tam zdobyć... Bo może. Bo tak. Bo oczywiście po zabiciu tych troli. A ja trochę może będę jechał. W sumie trochę tam faktycznie gromadzą różne dobra. Ale są duże. Jak ich będzie też dużo, no to taka nasza drużyna, no tak... No niby tak. No jak zły. Bo cały czas, co nie siądziesz, to się odpychasz. Cały czas nie możesz siąść w tym fotelu i siedzieć w tym fotelu.
tylko do tyłu i do tyłu? Nie tak. Nie tak to było. Odwrotnie. O tak. Nie, nie. Tak, nie? To tak było. No tak może było, tylko zasłaniało lampę. Dobra, dobra. Aha, dobra. Użył. Tak było? O tak. A o tak, dobrze. I weź się odsuń z tym fotelem trochę przyszedł. Ze 2-3 cm. A nie podjeżdżasz bez przerwy. Dobra. Chyba już jestem bezpieczny. A coś wam tam się towarzyszy? Wiadomo, co możemy spotkać tych... Tych było... Water, coś tam było? Winding Water? No. Te wodospady? To za stworzenia tam żyją. Generalnie jest to duży wodospad. To jest miejsce, w którym woda, nawet nie wiadomo dlaczego, wędrując wśród gór i wypływając daleko gdzieś spośród tej kniei, zresztą w ogóle, skąd by nie płynęła ta rzeka, w każdym razie wspina się ona mocno w górę i spada do morza. Ot tak po prostu. Natomiast jest to ogromna ściana wody, przypominająca trochę Niagarę. Zawsze słychać stamtąd dźwięk, jakby to był ryk smoka. Raz, że odbijających się fal, a dwa wodospadu. I dawniej myślano, że drzemią pod tą wodą po prostu niebieskie smoki. Co raczej nie jest prawdą. W ogóle wokół i tutaj przy... jest coś takiego jak taka mała wysepka, jak i cypelek Orinbor przy Trollback Forest, nie? Ten mały cypelek jest głównym miejscem, w którym mieszkają trytoni i im podobne istoty na Wybrzeżu Mieczy. Później nie ma nigdzie takiego miejsca, aż do wysp tam na przy Morzu Księżycowym, gdzieś tam w ogóle na daleko, daleko w cholerę. Jakieś 400 mil, 500 mil od jakiejkolwiek cywilizacji, nie? Więc koniec końców to jest jedyne miejsce, w którym można natywnie spotkać, że zobaczyć w ogóle miasto Trytonów, bestii. Ale to nie jest nic dziwnego, że osiedliły się tutaj, no bo ustanowiono, że ten Trollback Forest jest w ogóle ostoją dla takich istot, potworów, bestii i takich tam. To rozumiem, jest jakiś szlak. Tak. Trakt południowy, który prowadzi aż... No łączy wszystkie miasta północy dosłownie. Prowadzi z południa na północ cywilizowanych krain. No to właśnie dlatego bym proponował, gdzieś tu jesteśmy, pójść tędy, dostać się do tego. Razek i wybiera rozsądnie najbezpieczniejszą trasę. Ja bym wybrał najbardziej... Niebezpieczną. Emil się lubi napierdalać. A ja bym poszedł do tego... Przygodową. Ja bym poszedł do tego Winding Water, żeby umyć Ivara. Bo śmierdzi trochę po wywalce z molochem. Drużyna zdecydowała. I będziesz się myć. Jak ci zaraz kurwa jedne tym ostrości ostrzem, to... Chodź kurwa, chodź! Chodź kurwa. Jeszcze tak złapał za samo ostrze, kurwa mu tam mielcem grozi. A ja jestem za bardziej za Winding Water. Pytanie na razie jest takie, którędy tamtędy idziecie, nie? Możecie w ogóle pójść na południe, mijając od południa całkowicie te pola umarłych i przejść powiedzmy na wysokości Skorundel czy Luther dopiero na północ, nie? Przez Dangi Most, nie? Bo można iść cały czas na wschód. Nie? Przy rzece, przy Czontarze. W ogóle po prostu iść na południe i iść aż do Nagiego Mostu. Czy idziecie klifem do wyjącej wody, czy jednak idziecie tak na przestrzał najkrótszą drogą? Klif? No ja jestem za trollka. Dobra, czyli ty na przestrzał... Wolę trolle niż umarłych. No właśnie. Co masz do mnie? No, ty masz to jest broń. Wąchałeś, nie.
ta twoja nowa. Tak? Którą demon zostawił? Tak. Nie, to jest taka fizyczna rzecz. Fizyczna, no nie ma magicznych właściwości. Ale czy mam, tylko ty masz kulę ognia, masz jakieś inne coś, co mógłbyś podpalić trolla? Proszę kulę ognia. Albo go otruć. On dużo zajebiście zakręt. Ale to jakby cię dużo troli, żebyś mógł... Sztuczkę. Nie, chodzi o to, żeby jak padnie, żeby już nie powstał, trzeba go przypalić. Albo... No, bo raz jaki na trolach się zna. Mam jeszcze płonące dłonie, na pewno. I co to jest? Pierwszy poziom. To, pierwszy jest... poziom, ale coś no. niższego, żeby sztuczkę masz. To sztuczki nie, sztuczki mam takie bardziej porażeniowe. Ej, sztuczki? Mam porażający uścisk, ostrze. Ja mam już wszystkie ostrze, sztuczki. Tak, rara. A Mach miał te ogniste pociski chyba jako sztuczkę. Musisz się w to zaopatrzać. No to jak. Chuj wie. Chuj wie. Może miałem, ale tego trzeba nie wybrałem. Trzeba Maxerosa rozebrać. Nie, trzeba Maxerosa rozebrać. Potrzebujemy czegoś, żeby dobijać ten problem. Bo on tym magiem, że magiem, tak? No, magiem, że magiem, tylko że Xeros gra tam zaklinaczem, że zaklinaczem i przez to zaklęć trochę ten, bo nabrał sztuczek jakby, jak suczek. Sztuczki. No, nie, wiem, że mag też miał jako sztuczki, bo to naprawdę pociski i on co nimi mógł tam pu napierdzielać. No, pierwsze 6 z góry. No i to wystarczy. A ja bym proponował przede wszystkim na pewno może jakiś dłuższy odpoczynek. Więc tam możesz sobie jeden pozamieniać jeden, te. Tak, jeden za jeden na razie. Chyba, że poziom ci teraz wskoczy. Nie. No to jeden za jeden na razie. Proponuję dłuższy odpoczynek, a potem... Raczej dać panie. Czary maga, kurde. No proszę, kwasowy rozprysk, ognisty pocisk jest na, jako sztuczka. Czyli mini kulowodnie, mikrokulowodnie. Mikrokulowodnie. Prawdziwe uderzenie. Z dystansówki. No ale to będzie jeden, no. Ja jedynie co mam to... To ale przynajmniej pusz... jedna niech ma dystansowa. Ale oprócz tego mam jeszcze te inne, nie? Czyli ty w ogóle walisz ogniem. No ogniem i prądem. I tak trochę kwasem. Dobrze, przyda się na tronę. I mam ksywę Siara. No. No i? Bo musimy znaleźć jakiś cel, nie? Który idziemy. Żółt. Przez trole, przez umarłych, albo przez Trytonów. Albo no południem rzeki Czontar. Znaczy wschodem rzeki, tak jak rzeka Czontar. Ale często mamy nieumarłych, już mamy z nimi styczność, a trafimy na trolle i będzie rzeźnie. Ale jak zabijesz nieumarłych, jak trafisz jakieś duchy niematerialne? Jak... To kula ognia przez nie przeleci. Kosa ci nie pomoże. No chyba, że kula ognia. Wystanie życie, wystanie poziomu. Nie, to tam lecz. Co? Nie, to tam lecz. Wyssanie poziomu, mówisz. Ale nekrytyczne to by nic mi nie robiło. Poza wyssanie poziomu. No tak, ale jeszcze sporo innych rodzajów. Ale my nie jesteśmy odporni. To ma Ravenna się tam wie. Więc wtedy przejdziesz przez pola, sam dojdziesz do troli i wtedy... Jestem w czarnej dupie. Dobra, to chodźmy na trolę, kurde. Mm-hmm. Tak zrób. A ty raz jaki, którędy chciałeś iść? Przez ten wyjący wodę? Nie, o tutaj, tak? Nie. Północ. Na prosto. Tak, i minąć. Tak. I południową ścianą dojść aż do przesmyku, do smoczej płuczni. Na pozór to się wydaje bezpieczna trasa. Chyba, że od strony morza coś nas zaatakuje. Ale to bardzo wysokie klify. Ściana klifu praktycznie co? Aż poza trollowym lasem sięga powyżej 50 metrów, więc to z 50 metrów równej skały w dół. Panowie, co najbardziej i w wielu miejscach wyżej, więc...
Jak chcę spotkać trolle, no to możemy iść tędy, tak wiesz, bliżej tego, może jakiegoś trolla spotkamy, nie? Z jednego? No, z jednego czy ze dwa, a nie przez ten ich krainę. Spotkamy jakąś wioskę, będzie 40 wojowników, dziękuję. Dobra, jestem za ryzykiem pomysłem, chodźmy bliżej wody. Co tak Guldan się... Znaczy... Guldan, co myślisz? To co, nie idziemy na te trolle? Chcesz iść na trolle? A będziesz dobijał? A skończyłem się cooldowny? Tak, no jeszcze nie. Jeszcze nie było do dobra, po drodze otwocznie. To może przed... A to może przed samymi trolami sobie rozbić obozowisko? Jest się kimnąć i pójść na trolle? Katkę Lomunda rozłożył w talii. I zaczniemy. Namiot. Namiot Leomu. Namiot. Namiot, tak. Pod namiotem utala. Ja potem wszystkich mogę budzić jak ktoś. Mam trzy ręce od tego. W sumie rację. Trzy ręce? Ma trzy ręce, trzy i pół. Sięga chujem ponad stół. Kto to jest? Uthal. Taka zagadka. No to wiadomo, najprościej było wszystko pomijać i dość sedło tak. Ale kto ci powie, że nic nie spotkałem po drodze? Dobrze, pany. Kwestia głosowania. Kto przywozi... Ty, Marcinku, po prostu jeszcze nie wiesz. Ale... Ja mam ponad 4000 questów. Spokojnie. Dobrze. Nie ma opcji, żeście po drodze, kurwa, przez te 20 parę dni nie spotkali czegoś. Ja o to zadbam, żebyście się nie nudzili. Tylko którędy idziemy? Tylko, ja jestem za... Ale trolle to nie tylko, że troll. Tam jeszcze troll, może być... Troll wojownik, troll berserker, kompania orków, kurwa, gobliny, hobgobliny. Utal na jednym. No. Wszystko tam może być. A jak źle jeszcze wdepniecie, to i zielony smok. Albo czarny. Umiem gadać ze smokami. Z nimi się nie rozmawia. Zabijamy? No dobra. Jak one się nazywa? To idźmy tak, tak? Bezpiecznie. No. Nie. Kiedy żeś zabił smoka? A nie razu nie zabiliśmy jak smoka. Co go oskurować jeszcze go chciałem. To w rękę żeśmy zarobili. Nie, smoka. To... Czarnego. Czarnego czy tam? To wiwernę. Na bagnach. To nie były smok, to były wiwerne. Gdzie się później tam zaległa ten, zalądł wąż, dobra, nie? Dobra, spoko. Skoro tak. Ja jestem za ryzykiego pomysłu, że byli blisko morza. O tędy. Kto jest za, kto jest przeciw? Dobra, no dobra, nie będę tak się kłócił, tak? Nie będę się z wami kłócił, pany, no okej. Okay. A co teraz? Możemy iść. Zbliża się zmierzch i wasza dyskusja w końcu doprowadza do nocy. W końcu jest ciemno. Tu są chaty, bo to wioska była. No akurat tutaj to kłócimy jest ta wycinka drzew, więc na razie sprawy. Chlupię wam w butach od krwi. Trzeba się cofnąć wcześniej do wioski. Chodźmy do wioski, tam sobie chałupą odpoczniemy. Pytanie takie. Zostawimy straż ktoś. Ten gościu, który go przywołał, on dalej tam leży? Ten, co se przebił sztyletem. Tak. Chciałbym przeszukać go. Okej. A co rzucić? Tyranie. A miałem się pytać, czy ktoś go przypierał, bo mnie ten nie było jeszcze wtedy. To percepcja będzie. Mhm. Percepcja. Antypercepcja. Czy byłem? Możesz. No ja chuja widzę. Antypercepcja. Wow. Super. Ktoś leży. Widzisz trupa. Chcę zobaczyć trupa. Pokażcie mi trupa. Wiesz. Ta nie umarł się, ma rawę. Po prostu tak patrzysz, on leży w tej krwi, w ogóle taki jest ohydny cały. Patrzy. No trup. Kopnęłeś go tak ze dwa razy, nic z niego nie wypadło, no to jebać. Uthalu, co proponujesz? Cofamy się do tej wioski i siedzimy tam, gdzie są trupy dzieci, tam jest wygodnie. Co? Ale dzieci żywe. Kurwa, jesteście ohydni, no. Idziemy dalej.
No ale odpoczynek. Jaka jest pora dnia, może tak od no, no noc się robiliśmy. Już zaszło słońce. Zaszło słońce. Dosłownie gdzieś tak. Z końcem waszej dyskusji. Bo już, a kurwa, nic to co, nie wychodzi. To co, wychodzimy całkiem z tej wioski? Ale to co, całkiem wyłazimy i odpoczynek, czy w wiosce? Zaraz. Na skraju wioski, tak? Dobra, bo takie błahe sprawy się chodzimy, no. Rozbijmy obozowisko. Jak ona się nazywała? I świtem ruszymy w drogę, no. Nic nie ma skomplikowane. Ja was poprowadzę, mam widzenie w półmroku. Kurwa, każdy ma. Ja nie mam. Nie mam. Utaru, co, ma co robicie? Co robimy? Odpoczynek, no ja bym przywalił. Ja albo cofam się do wioski, albo tutaj mi jest wsio ryba. No tak, jest... to się będzie czuł jak u siebie w wiosce. Jak ze swoimi. Co ty chcesz ode mnie? Zumarła. Jak to trupy same. Ja jeszcze żyję. Jeszcze. Umrzyki. A jeżeli Akasza się tu pojawi, sprawić... To się na pewno tu nie pojawi. Nie wiadomo. Skąd wiesz? A skąd wiesz? Jaką masz pewność? Może ona wyczuła, że ja próbowałem ją wyczuć i przydać. Dobra, ja to zostaję tu, nie wracam. Tu rozbijamy obóz? Panu wyleciał, próbował was jakoś tu omamić, a wy tak się oddaliście. Jak dzieci. Dobra, Utal, to rozbijaj tą chatkę Leomunda i sobie rozpoczniemy, tak? Rozpocznijmy, świtem wyruszymy w drogę. Tutaj w końcu? Tak. To co będziemy chodzić? No? Dobra. Nic hello, my lord! Pojawiają się z ziemi dwa wielkie, włochate jaja. Pomiędzy nimi ogromny trzon, który rozpościera mieniącą się wokół kopułę. Okej, dobra. Knaga bardzo wydaje się fajnie. Lekko pulsować, odmierzając czas aż do poranka. I full wszystkiego. Dobra, znowu. Zaraz, spokojnie, nie zesraj się, jeszcze nie skończy się odpoczynku. Jest nas pięciu? Pięciu. Jak rozstawiamy wartę? No i to będziemy kimać. Ja chciałbym w nocy. No, no, odpoczynek to jest 8 godzin. 8 godzin. Kto, 8 kto godzin widzi w nocy? No. Ja widzę w półmroku. Półmroku idziecie, no okej. Okay. No ja w półmroku. 18 metrów. A jak gówno widzę? No to co, po 2 godziny jak on gówno widzi? No to hotel zaczynasz. To jak zaliczysz, to ja mogę zacząć. No i tak nic nie widzisz. Już tak ciemno jest? No jest ciemno, robi się ciemno, mocno się ciemno robi. Dwie rzuć godziny mi... poświęcimy na wartę, to 6 godzin, to nie masz długiego odpoczynku. Antypercepcję. Antypercepcję? Mhm. 7? No właśnie. Przepraszam, 6. Lepszy wyrzut. Kiedy tak... Bo w chatce Leomunda można siedzieć, jak ona jest przezroczysta w jedną stronę. Kiedy tak przyglądasz się otaczającemu was lasowi? Otaczającym cię drzewom. W gęstwinie słychać jest jakieś szamotanie i szemranie. W końcu widzisz, jak kilka wilków. Jeden przepotwornie ogromny warg. Piekielny wilk. Prowadzący stado podporządkowanych sobie wilków. Wchodzi na polanę. Rozglądają się. Wyciągają parę ciał w kierunku drzew. Jeśli nic nie robisz, to po paru minutach odchodzą. Nic nie robię, przeglądam się. Dobra. Kto ma drugą wartę? No ja mogę. Rzucaj. Antypercepcję. Antykoncepcję chyba.
Rzut przeciwko talowi. 18. Widzę, jak się zbliża członek utalowy. 18? Jest ciemno i zbliża się północ, kiedy gdzieś w oddali, ale naprawdę daleko. Przez chwilę wydaje ci się, że to może jest ryk morza w zasadzie, bo jest go słychać, nawet kiedy we wrotach, poza wrotami Baldura nocowaliście, a byliście bardzo daleko od samego brzegu, od samego wybrzeża, to słychać było gdzieś tam rozbijające się o nabrzeże fale. I ciężko ci jest wyłapać, czy jest to ryk jakiejś bestii, czy wody, ale mimo wszystko przez chwilę wydajesz się być taki spięty, zestresowany. Przez chwilę gdzieś tam ten ryk, ten grzmot napawa cię lękiem. No to tak po prostu. No to trwa dosłownie chwilę i milknie. Reszta nocy wydaje się być cicha i spokojna. To następny? Ostatnia warta w zasadzie możemy zrobić. No dobra. Twoja warta trwa do rana. Rzucaj percepcję. Z przewagą. Siedemnaście. Okej. Do rana już kompletnie nic się nie dzieje. Chciałbym zwrócić najbardziej uwagę w stronę tego miejsca, gdzie był portal. Okej. Więcej uwagi. Do rana w zasadzie nic się nie dzieje. Resztki tych kamieni wokół portalu gruzują się. Ciała zaczynają dosyć mocno dawać się poznać zapachem, więc też już jest najwyższa pora, żeby się zbierać i ruszać dalej w drogę. Masz takie wrażenie, że pomiędzy jeszcze, kiedy gruzują się te kamienie, jakby coś strzelało pomiędzy tym gruzowiskiem. Jakby portal próbował się jeszcze gdzieś tam albo aktywować, albo resztka energii po prostu pozostała, trzaska, wygasa, no nie, jakby wypala się reszta tego zaklęcia, kiedy gruzują się te dwie części pomnika. To taki dosyć znany efekt, ale kiedy tylko próbujesz jakby odpocząć, gdzieś tam zwrócić swoją uwagę w inną stronę, to znowu słyszysz za uchem i znowu cisza na kolejne tam pół godziny. Ot tak. Wstaje ranek, więc regenerujecie wszystkie swoje zaklęcia, komórki, możecie przygotować nowe zaklęcia, jak wam potrzeba. Punkty życia, rzuty na śmierć się zerują. Wykryć sobie ten rzut. Możesz teraz trzy razy. Możesz trzy razy. Trzy razy to można upaść nieprzytomnym, a nie umrzeć. Punkty szczęścia się regenerują. A też punkty szczęścia, no tak, tak, tak. Jakie punkty szczęścia? Nieważne. Nieważne. Jest taki atut szczęście. No. Szczęścia czy coś tam. I masz wtedy trzy razy, możesz K20 przerzucić. O, cwaniaczki. To już wiem, co sobie wezmę na następny tak. Czyli co, idziemy na północ wzdłuż klifu, tak? Chodźmy. W takim razie... Chciałbym jeszcze zbadać, czy jednak tutaj nic się nie kręcił. Po naszej... W wiosce? Czy tu? Bo... Tu! Gdzie ten był ten... Chatka. Gdzie była chatka po chatka. Tak. No. Okej, okay. Zbada się na to miejsce. Wiesz, ja na pierwsza. 17. Przynajmniej nie wydaje się. Większość śladów albo jest pod krwią zalana dosłownie, więc tam niespecjalnie chcecie się tego oczekiwać. Z drugiej strony, poza na śledztwo bym miał nawet 18. Okej, okay. Poza tymi... poza tymi wilkami w zasadzie nic specjalnego.
opuszczacie w końcu granice tego, tej wioski. Nie ma jako takich wyznaczonych ścieżek, ulic, ani tras w tej części w ogóle Fejrunu. Więc jedyne, co was prowadzi na razie przez las, przez ten zagajnik i aż do wyjścia z samego zagajnika, jest ta kręta droga, która została wyryta już przez dziesiątki razy jeżdżonym wozem na pola i z powrotem przez cały ten las. Kto prowadzi drużynę? Chcesz prowadzić drużynę? Chcesz zobaczyć, jak to jest? No dobra. Śmiało. Zobaczmy, jak to jest. I idź przodem. No i dobrze. Będę za tobą. A więc rzuć mi kostką 20-ścienną na sztukę przetrwania. I zobaczymy, co dalej. Ale będą jajca. Osiem. Okej. Okay. To rzuć mi kostką procentową w takim razie. Kasta. Tam nie masz. Czyli to. A, albo to, dużo. Albo to kasto, dużo, dużo. Albo... O kurwa, właśnie. I to by było? 19. 19. Czyli przetrwamy, czy nie przetrwamy? Będą hitbait, czy to będzie hitbait? Okej. Podróżując przez cały ten dzień i zbaczając w kierunku klifów na tyle, by minąć pierwsze wzgórza, które dosłownie oddzielają klif od reszty części tych pól umarłych. Opieracie się o lewą stronę tych wszystkich pagórków, tych wzniesień, tych szczytów. I tak idąc sobie cały czas brzegiem, w końcu zaczyna się trasa mocno wznosić w górę, by wspiąć się właśnie na wysokie klify. Kiedy jeszcze jesteście u wejścia na klif, rozciąga się tam bardzo długa, w zasadzie bardzo szeroka plaża, sięgająca bardzo głęboko w sam ląd. Większość tej plaży już zaczyna przypominać pustynię, gdzie co jakiś czas po prostu wyrastają jakieś trawy, ale dalej jest to część tego samego piasku. Na samym środku, od tak po prostu w piasku, wystaje kawałek ostrza, miecza i jego złota rękojeść. Nie dalej niż 20 metrów od was. W popołudniowym słońcu złoto błyszczy się wręcz niesamowicie. Nie da się tego pomylić z czymkolwiek, z jakimkolwiek innym kruszcem. No to w tej sytuacji... Stoj! Opatrzcie, złoto! Właśnie dlatego zaczynasz na niższym poziomie niż oni. To wyjaśnia właśnie takie zachowania. Ale jeszcze nic nie powiedziałem. Dobrze, jakbyś zaczął już robić. To chwytam za miecz. I przypierdalam pióro. Czy mogę jakoś na odległość to zbadać? Użyć jakiejś mocy, wiesz to. Nie? Jakiej mocy? No nie wiem. No, jak może coś mam. Takie... Czy możesz bazować na tym, co potrafisz, na tym, co tam... Czy w zestawie uczonego mamy jakąś lunetę albo coś, żeby się temu przyjrzeć? Świetnie, to chcę to zrobić. Okej. Okay. Musisz się trochę cofnąć, bo luneta no mimo wszystko ma konkretną ogniskową przybliżenia. Stając na jakieś 30-40 metrów dalej, czyli mając 50 metrów to tego złotego jelca, tak przyglądając mu się widzisz, że jest wręcz kunsztownie bardzo dobrze zrobiony. To jest aż dziwne, że ktoś wyrzucił coś tak pięknego. Ostrze wydaje się nie mieć nawet jednej skazy, żadnej rysy. Dotąd ile je widać, no to tam jest powiedzmy z 10 cm raptem
A długość względem szerokości ostrza mogłaby sugerować, że jest to zwyczajnie długi miecz. Zrobiony cały, rękojeść zrobiona jest praktycznie cała ze złota, ale o ile normalnie złotem po prostu pokryte są pewne elementy, a znowu w paradnych mieczach wszystko jest zrobione ze złota, tak tutaj jest jakby cały element pokryty złotem, ale widać jest tam, gdzie jest ono chociaż trochę zadrapane, że w środku jest normalna stal, czyli to jest tylko pokrycie złota. Więc miecz na pewno służył kiedyś do walki. Tyle jesteś w stanie wywnioskować, patrząc na nie z tak dosyć dużego powierzchni. Co zrobią doświadczeni poszukiwacze przygód? Daj kamienia. To jest dobry pomysł. Bo może jakaś pułapka. No i rzeczywiście szukam jakiegoś tak kamyka, rzucić w stronę. Ja wiem, może to jest dziwne, ale nie ma na tej pustyni wybrzeżu żadnego jakiegoś większego kamienia. Okej. Okay, znaczy, no nie mówię akurat o kamieniu, po prostu no nie ma tu nie kamienia, ma ale takiego... koniec końców możesz złapać po prostu kępę razem z ziemią trawy. No, to jest jedyne, czym możesz rzucić. Cokolwiek rzucić na takiego. Magicznej połowy plus 3 też nie mamy. Czy tutaj nie leży? Taka pustynia. Może miecz będzie plus 3. No to pyrgą w tamtym kierunku. Okej. Wyrzuć mi w takim wypadku po prostu na zręczność. 9. Okej. Lipą jest to, że łapiąc za trawę, jak zaczynasz nią machać i rzucasz, jak procą dosłownie, część z tych traw się urywa i lekko zbacza ci ta kubka ziemi w innym kierunku. Upada jakieś 5 metrów od ostrza. Panie, odsuń się pan trochę. I nie mija więcej niż 3-4 sekundy, kiedy Utal zaczyna, kiedy Ifar zaczyna do ciebie mówić, cię przesuwać. Kiedy ogromna paszcza robi... Już se postrzelałeś. I zagrzebuje się z powrotem. A czy to się zagrzebuje? Paszcza. Miecz czy co? Paszcza. Czyli w drodze do niego jest po prostu jakaś paszcza, tak? Schowana pod kanapę. A miecz ma tylko kusić. To dobrze ci zrobię raz. Stop to! No! Magiczna rączka leci tam, chwyta i miecz jest za ciężki. Albo coś go trzyma z tamtej strony. Shit, dammit. Trochę za duża waga dla niej. To brzmi jak grzebice. Z takim tym... Dawaj tu rękę tu bliżej, z powrotem do nas. Linę pociągnie. Podstawiam ci rękę pod twarz. No. Daję ci linę tak, żeby można było... No, dobra. A ja mam jeszcze więcej tej liny, jak tak coś. Lecę do tego miecza. I co? I kółeczka w koło jelca, rękojeści, siup, 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 siup. Okej. Okay. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, wiadomo, nie? Żeby dobrze się złapało. Okej. Okay. Rzuć mi w takim razie, bo ty trzymasz linę z powrotem? Na za drugi. No, moment. Mówię, żeby chłopaki mi pomogli. Pociągniemy raz porządnie. Wszyscy. No dobra. Okay. To rzuć na siłę z przewagą. Wszyscy jak jeden mąż. Hup! Hop! O tu, o, to akurat dobrze. 19. Okej. Okay. Wyciągasz miecz, wyszarpujesz go dosłownie i słychać jest, no, czuć najpierw jest drżenie piachu, później ten piach trochę jak w Dune zaczyna się tak ruszać do samego środka. I coś zagrzebuje się głęboko, głęboko, głęboko. Trzymając rękojeść ten miecz... zostaje wyciągnięta, ale miecz po jakichś 30 cm jest pęknięty. Ale ładna rękojeść. Ładna rękojeść, a na ostrzu widnieje znak, symbol Latandera, pana poranka. To jako może przetrzymam. Proponujesz tylko się oddalić stąd. Tak. Idźmy dalej. I co z tym ostrzem? To ja jeszcze chciałbym się przyjrzeć temu mieczowi, czy ma jakąś wartość bojową w ogóle. Czy kto chwyta ostrze?
Ty? No, w sensie, ja. Bo ona na razie leży na ziemi. No pewno. Dobra. To okay. Dotykam go, oglądam, patrzę, czy to jest. Stoję jakiś... przy ajbarze. No to chwytając za ostrze, cała wasza drużyna otrzymuje leczenie na poziomie 20 punktów obrażeń, czyli ty dostajesz w pierdolu 20 punktów i otrzymuje tarczę trwającą do zachodu słońca, no czyli jeszcze tam powiedzmy ze 4 godziny jest przynajmniej w stanie trwać, 20 punktów życia. Dodatkowy, tak? Mm-hmm. I wtedy klejnoty robią czyli ja tylko i gasną jakby w nich światła. To była resztka mocy, która była w tym w uchwycie tego ostrza. A te tymczasowe punkty życia? No za 4 godziny jeszcze będą trwały. 20 punktów. Czyli tak jakby na zero dostał. Czyli tak, ale najpierw schodzą ci punkty życia, a dopiero później pojawia się tarcza, więc... Skoro jak tarcza zniknie, to będzie miał i tak minus 20 punktów. Tak. No. Mam zero, sobie klepłem. Czyli minus 20, kurwa, stało. Także coś kiedyś musiało być w tym ostrzu mitycznego i być może można to odbudować i odzyskać, ale... Ale choroba wie kiedy i jak i coś. Więc jak chcecie, możecie je zawinąć i może spróbować je kiedyś odbudować. Ktoś zawija ja to? No bierzmy to. A, no właśnie, przez to, że masz kowalstwo, no właśnie, dlatego to ostrze nie ułamało się teraz, bo źle pociągnęliście czy coś. Ono już było ułamane bardzo dawno temu. Lata temu dosłownie. Znaczy ono nie jest wykruszone, tylko złamane. Tak, no to... Na pół po prostu. Tak. I to wygląda dosłownie tak, jakby ktoś się przeciął, nie? Więc... Ja mam to sobie wpisać, ty trzy. Jak chcesz, to spijesz sobie. No. Zapisuj do tego worka bez dna. No, do worka. Być może nawet paladyn, który je dzierżył, padł martwy w tej okolicy. Kto wie? Ja chyba pamiętam, jak grał pan Ledyna, to właśnie u Latandera był. Tak mi się kojarzy. Też mam takie wrażenie, że to chyba był pan Poranka. No, muszę znaleźć starą kartę postaci, tą twoją. Bym się dowiedział więcej. O panie. Nie, spokojnie, mam w pudełku w tej kanapie wszystkie wasze postaci. Okej, okay. Rzuć mi w takim wypadku, jeżeli prowadzisz dalej drużynę, załóżmy, że do końca dnia to robisz, to rzuć mi jeszcze raz sztukę przetrwania. Tajniki liczy? Nie, tylko sztukę przetrwania. 15. Nienawidzę tych wszystkich systemów. 15. Okej. Okay. Dzień zaczyna się mroczyć, kiedy na klifie, podróżując wzdłuż, niedaleko jak 2 godziny później od tej całej plaży i pustyni, czy cholera by jej... jak ją nazwać. Jedno z wzniesień, które stanowi przejście do jakichś tam większych gór, pagórków czy czegokolwiek takiego, wygląda jakby miało wyrytą dziurę w sobie. Jaskinię, w której można akurat przeczekać noc. Jako, że zbliża się już wieczór, możecie skorzystać z tego, albo możecie iść po prostu dalej. Spieszy nam się gdzieś? Nie bardzo. Śpieszy. Wejście do tego miejsca. Kurwa, dzisiaj jest dojdziesz, tak? Piaszczyste, czy już jest skały? Czy... Nie, tu już są skały. Praktycznie wszędzie już tu jest skała. Sprawdzam, czy tam nic większego nie łaziło. Jakieś niechwyć, czy coś. Rzuć tam kamieniem do środka. No właśnie, chciałbym nawet podejść, zobaczyć, czy coś tu się. No okej. Okay. Ale jakieś zwłoki nie wyciągnięte w tamtym kierunku. Na recepcję, tak? Czy śledztwo? Na śledztwo, bo tu szukasz konkretnych rzeczy. 6 plus 7, 13. Okej. Przed wejściem do jaskini jest kilka skał. I są obok, przy tych skałach i jakby jak zaglądasz gdzieś tam za te skały, widać jest kilka fragmentów kamienia, które przypominają bardzo ładnie na przykład wyrzeźbionego buta, albo coś w rodzaju jakiejś skórzanej kurty. Tak jakby ktoś pokruszył tutaj pomniki jakichś istot. Ludzi, elfów, krasnoludów. Mówię towarzyszom, żeśmy tam nie wchodzili. Odejdźmy, gdzieś tam kawałek, chatka, spać. A dlaczego? Co tam takiego niepokojącego jest? Coś mi tu mówi, coś tu nie gra.
No ja chciałbym... Za bardzo. Moja intuicja mi mówi. Ja chciałbym użyć cudownego zmysłu. Idę wywołać z lasu pieszczocha. Czyli pamiętaj, wszystko jest bajtem. Wszystko jest kurwa bajtem. Oczywiście możemy to wejść, zobaczyć, może wyjdziemy. Coś wyniesiemy z tego, no ale czemu... Zawsze jakieś ryzyko jest. No. Ale jest ryzyko, że coś pójdzie nie tak, dostaniesz, nie wiem, jakąś stałą klątwę na przykład, albo stracisz rękę, nogę, oko. Albo rękę. Albo dziewictwo. No to już. Od udala z daleka. Znowu dziewictwo straci. kolejny na tej przygodzie. Ale nie, no. Wyrzeźbione z kamienia? Fragmenty jakichś, nie wiem, butów? Hmm. Ale co, wejść użytkowania? A jeżeli tam siedzi jakaś taka istota, może inteligentna, i szuka towarzysza, i nas nigdy nie wypuści na przykład. Tak. Będziemy z nim grać. Będzie takie Yeti i zamknie nas i będziemy się czekać. Weźmy szkołatkę na wyjdziesz. Nie wiem, jak przesunie odpowiednio wielki głaz zamykający wejście, no to... Chcesz zobaczyć? No tak, 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 tylko wymyśliłem tu na biegu, no. W każdym razie proponuję... iść dalej. 20 staków stać. No idziemy zaraz. Ile masz hapsów w sumie? Maksimum? 79. Nie ma tyle. Wcześniej miałem 54. Łowcem. Kurde, molocha spotkałeś, nie zginąłeś. Jeszcze mu najebałem. Jeszcze coś lipsa wsadziłem. Aż zwątpił, uciekł. Przeliczałem ostatnio, jakby mi weszło wszystkie perfekcyjnie. 150 punktów obrażeń. Jednym? Atakiem? Jednym atakiem? Czy dwóch w sumie, tak? Dwóch, trzech, bo jeszcze mam atut dwuręczny, więc tak dodatkowo traktujesz jako... Mistrz broni dwuręcznej. Tak. Nie dwuręczność. Tak. Mistrz broni dwuręcznej, żeby dostać też żyć. Nie wiem, śmieszne. Kiedy żonę w dupę cały mokry wyszedł. Okej. Jarek wie, o co chodzi. Kurwa macie. Co, Jarka też pływałeś w dupę? Dokładnie. Tak, właśnie o to chodzi. To co za plan z jaskinią? Ja przed jaskinią staję i używam cudownych zmysłów. No okej. I chcę wykryć, czy tam są jakieś złe istoty, czyli czarne niebiani lub nieumarli w obrębie 18 metrów, lub też magiczne obiekty nałożoną klątwą albo są poświęcone. W promieniu ilu? 18. I 18 co? Metrów. Ogólnie ode mnie. Nie. Ja tam nie wchodzę. A jak podejdzie bliżej niż już... Nic nie wykry, to ja tam nie wchodzę. Ja bym nie usłabył. Chodzimy. Nie, on za bardzo, za dużo razy policzył nie. Dobra, wszystko jest nie, tak? No, nie. Uśmiecham się, nie liczę, wchodź, nie. Nie wchodzimy. Nie, to nie. No dobra, no, nie. Idziemy dalej w takim wypadku. Tarcze schodzą, ta tarcza pana Poranka Latandera schodzi dosłownie godzinę później, ale przez tą godzinę jesteście się w stanie dosyć mocno oddalić. Nie jest to może najcichsze miejsce, ale przynajmniej jest to w końcu otwarta taka przesieka, gdzie można jeszcze skręcić w kierunku pól umarłych. Jeżeli by ktoś chciał, nie jest to najłatwiejsza droga, ale jest po prostu na tyle niżej, na ile by się dało przejść. W każdym razie tworzy to taką swego rodzaju dolinę, w której ani nie wieje, deszcz raczej nawet jak będzie padał, to nie pada. Większość skały jest ułożona jak skarpa, taka dosłownie, która osłania was przed czymkolwiek innym, czy chociażby przed poranną bryzą.
Rozumiem, że Jarek stawiasz chatkę. No raczej. Okej. Co innego? Z ziemi ukazują się dwa wielkie włochate jaja. Z pomiędzy jąder ogromny trzon, który pulsuje i odlicza czas do rana. Dajmy na to, że będziemy robić dwie warty na tej trasie, jeżeli tam nie ma. Jak nie macie żadnych obiekcji, po 4 godziny to jest raczej spoko, nie ma sensu więcej się rozpisywać w tym temacie. To ja pierwszy, to ja druga. Okej, okay. Rzucaj antypercepcję. 24. Mogłoby ci jeden wypaść, jakbyś coś znalazł. Po drugiej stronie przesmyku, gdzieś tam od strony gór, jest słychać jakąś wrzawę. Na pewno słychać jest konie i jakiś kogoś podróżującego na koniach. Po chwili słyszysz jakieś wozy i wszystko ucicha. Jestem w stanie określić, jak to daleko mogło być, czy to tak... Po wąwozie tak się niesie, że to niekoniecznie. Tylko po prostu wąwóz, wjazd do wąwozu od waszej strony jest taki, że się wznosi pagórkiem i dopiero opada w dół. Więc z tamtej strony nic nie widać od was też. Więc... Dobra, no to tyle do końca mojej warty? Czy coś jeszcze się dzieje? Nie, przed samym końcem twojej warty, po tych paru godzinach, słychać jest znowu to samo, tylko tak jakby się rozjeżdżali z powrotem. Budząc towarzysza, mówię mu o tym, żebym miał na uwadze w tym kierunku, czy coś takiego. Może ktoś tu się kręcić. Okej. Okay. Dobra. Rzuć w takim razie. Antypercepcja to jest tak samo jak percepcja, że kostka plus percepcja? No okej. Przez całą twoją wartę panuje spokój. Kompletnie nic, ale to nic się nie dzieje. Irytujące jest to, że szum fal jest taki kołyszący do snu. W którymś momencie po prostu aż trzeba się przejść i to zimne powietrze z tą bryzą aż chlasta w pysk na otrzeźwienie. Słychać jest jakby od strony morza śpiew, muzykę, lirę, harfę. Może ci się wydaje, no. Ale coś jest na rzecz. Ale patrząc tak w dół klifu, to jest w cholerę już daleko. Bo pewnie na tej wysokości ma jakieś ze 30 parę metrów. Także nic niby nie widać na dole, ale jest to irytujące, że z jednej strony cię kołysze, z drugiej daje wpyska, z trzeciej słychać jest jakąś muzykę, melodię. Która gdzieś się niesie od strony morza. No nic, skoro nic nie widzę, to wracam po prostu do obozowiska i tyle, nie? Mhm. Dobra. Nastaje ranek, kto prowadzi następnego dnia? A ja tym razem. Zginiemy. Zginiemy. Śpiewa jakoś pieśń przed samą podróżą. Już po was. Już mi niosą buty z betonu. Dokładnie. Skaczemy z klifu. Był jeden dzień, był drugi dzień, jest trzeciego dnia Utal poprowadził was wzdłuż, a nie wzdłuż. Proszę cię bardzo, rzucaj mi sztukę przetrwania. Rzuć kostką procentową. Procentówkę mówisz. A już. Prącie ciebie bardzo. Prącie ciebie bardzo. 44. Nasza szansa na przeżycie 44. To dużo, jak na udało. Jakby był wyrzucił 0. Okej. To byśmy zginęli od razu. Idąc wzdłuż klifu, ścieżka
ścieżka przestaje być taka regularna. Czy już nie jest cały czas wznosząca się do góry, w paru miejscach zaczyna opadać. Jest to pewnie najniższy punkt na klifie, jaki do tej pory widzieliście. Jest prawdopodobnie środek dnia, kiedy docieracie do takiego dosyć dużego występu skalnego, który jest tak już nisko, że fale co jakiś czas, będąc wyżej, wlewają się na ten występ. To jest taki placyk, powiedzmy, na jakieś 10 metrów szerokości i na 15 metrów głęboki w ląd, ale bardzo równy. Widać, że woda już po prostu wymyła taką scenę, można powiedzieć dosłownie. O jeden z wystających z wody głazów zaczepiła się duża, stalowa skrzynia, która po prostu za każdym uderzeniem fali robi dum, dum. Ile mamy do tego na dół? Hmm? Tam, żeby zejść, ile tam by trzeba zejść? To dać kropkę dosłownie, jest woda. Nawet nie. No to dosłownie ze z pół metra może jest do wody samej. To jest najniższy punkt, odkąd idziecie tą trasą. Zajki, weź to sprawdź, czy tu nie ma klątw, pułapek czy innego czegoś. Nie ma. Nie ma. Otwórz to same marawen, tak? Wielki chłop, weź to, niech to złapie, wyciągnie. Rzuć mi utalu na siłę. Bo o ile uchwyt dalej tam jest, mocno porodzewiały, ale no dalej jest gdzieś tam zaczepiona, że nie odpłynęła jeszcze za ten czas, ani się nie utopiła. Pamiętaj, że rzucasz przewagą na siłę. Tak, tak, tak. I co? To czekaj, to i tak dużo nie da. To i tak. 14. No okej, okay, to jest jeszcze w miarę sensowne. Wyciągasz skrzynię na brzeg i w zasadzie ona nie wydaje się rzucać czymkolwiek charakterystycznym w waszym kierunku. No, zwykła, stalowa, okuta skrzynia z żelaznymi okuciami miała coś zabezpieczać i coś przechowywać. I swoje zadanie spełniła. Zamek jest dalej nieotwarty, ale jest cały przerdzewiały. Być może z jakiegoś zatoniętego okrętu, który rozbił się opodal. Albo może opowieści o tym krakenie są prawdziwe. Razaki? No to otworzysz to, czy ja mam to zrobić? Nie otwieraj. Na takie szwato nie otwieraj. Sprawdzam, czy nie ma jednak jakichś zabezpieczeń. Rzuć mi śledztwo. Nie ma zabezpieczeń. Gdybym to rzuciłem? Nie, no, no nie ma żadnych zabezpieczeń. No to próbuję otworzyć. Okej. Okay. Wystarczy trochę siły, żeby uchylić wieko. I wieko odskakuje, chociaż strasznie ciężko chodzą zawiasy. Nienaoliwione, zżarte przez sól, wszystko to skrzypi, trzeszczy, a w środku skrzynia wypełniona jest morzem srebrnych monet. Przyda to nam się. No pewnie przeliczając na szybko jest tam jakieś 50 tysięcy sztuk srebra. Jestem nieszczęśliwy. Dlaczego? To tylko srebro. To nie platyna. Już nie będę nosił. To jest 5000 sztuk złota. Albo 5 sztuk platyny. Albo 5 sztuk platyny. Albo 5 sztuk platyny. Jakby nie patrzeć, trzeba te 50 tysięcy w monetach by było zabrać. 5 sztuk platyny. Tak. A na to jest 5. To, to waży mniej więcej 30 kilo bez skrzyni. Same te sztuki złota. Więc po 6 kilo do platyny. Dawaj worek bez dna i ja go wezmę na plecy. Nie dam ci mojego worka bez dna. To nie, to zostawiamy tą skrzynię. No nie, no nie. No aż tak desperacji to nie jesteśmy. Sztuki... No nie wiem, ja bym się taki woreczek wziął sobie po prostu. Nie wiem, ile tam... Nie wiem, sami decydujcie. Ej, a skoro jestem mistrzem przemiany, to nie mogę tego i zamienić to w platynę? Żeby nie iść do jakiegoś kantoru tego? No niestety nie. Takie czaru nie mam, ale jestem mistrzem przemian, więc po prostu tak z natury to wynika mojej. Jeszcze masz taką naturę, więc... Jak będziesz miał większą naturę, to o tym porozmawiamy. Na razie natura jest za mała. Czyli musimy iść do kantoru. Bo wtedy można było być może przemienić ołów w złoto. Uno momento. Jakby się dało srebro w platynę zamienić, nie?
A, to tak nie działa. No nie da się z tego spotkać. Więc? No, bierzemy to. Ja biorę sobie woreczek. Jakieś worki to? No, bierzecie? Dzielimy porówno. Ile tu wpisać sobie w taki woreczek? Tutaj sztuki. 50 tysięcy podzielić na 5. 10 tysięcy. No 10. 10 tysięcy. A ta sama szkatuła jest... Podziel 50 tysięcy na 30 kg. I wtedy będziesz wiedział, no, ile się tam... No, no tak, no ale 6 kilo to będzie taki dosyć... Chyba, że chcesz taką kilo. Nie. Mieszek. Drobnym jest tak. No okej, okay, no to mieszek, w mieszku może się zmieścić nawet 500 sztuk srebra. To jest maksimum, co się może zmieścić. 500 złotych monet, znaczy 500 monet. Ten kufer, ta skrzynia... To jest taki, gwarta, taki mieszek właśnie. Nawet nie biorę, nawet 400 biorę, bo tu nie potrzeba. Ale jest cokolwiek warta ta skrzynia, ten kufer? Nie. Nawet nie wiadomo, czy jakbyś go podniósł, czy tam dno nie odpadło. No on wygląda tak tragicznie, że się masz. Okay. Nie odpadło, bo już podnosiłem. No. Raczej ciągnąłeś, nie podnosiłeś. Dobra, no to spróbuję. Aha. To ten. Więc wiesz, tam spróbuję zawsze... to podnieść i tak potrząsnąć, czy dno nie wypadnie, czy te monety się nie rozsypią. Dobra, no ale żeby się rozsypią i przypływ jest zabierzego. O kurwa. O kurwa, dno wypadło. Jak tylko podnosisz całe to dno. I je, wszędzie są srebrne monety. Ty kurde masz. Wszystko w piachu, może zbierajcie. Ja woreczek mam. Ja mam mocną budowę, więc mogę tego trochę dźwignąć. Oddam ci 10 tysięcy swoich drobnych monet, ja tego nie będę nosił. Ale ja nie chcę, wziąłem sobie garstkę i to mi wystarczy na drobne. Dobra, czy ktoś jeszcze zabija w ogóle te monety? No ja. Ja. Dobra, w sensie próbujecie to podzielić całość, tą jakość, czy po prostu zawijacie po parę sztuk, parę set, parę dziesiąt, no tam. Do 500 sztuk srebra może każdy z was zabrać w mieszek, który ma przy sobie. A więcej to jak mogę zabrać? No już wtedy w worek, no cokolwiek. No to jak to w worek to wziąć? Okej. Okay. No to pakujesz. Mam. Masz więcej worków? Każdy z was ma worek u mieszku. Każdy jeden z was. Mam reklamówkę z biedy. O kurwa, za coś tak kratę, ja bym wszystko mu oddał. Zobaczy, kto wszędzie się kurwa So? Ja biorę 500 sztuk, mieszek wywalony. Okej, okay. Ty też mieszek. Ja worek. Dobra. Ile wejdzie w worek? No zależy jaki worek. Mutalu? Mutalu też? A ile tam zostanie? No, czy możecie po prostu te pozostałe, powiedzmy 29 kilo rozdzielić pomiędzy sobą? To ja mogę wziąć wszystko. Ale nie mam pewnie nic takiego, żeby zawinąć, kurde. Nie, no każdy z was ma worek. Tylko pytanie, czy to wszystko trafia w jeden wór, czy tam coś sobie ten... Tak? No, ile w ten worek się zmieści, no to tam... No dobra, no, to dajmy na to, że każdy z was ma 10 kilo. I już. Nie będę się 10 kilo, czyli... Tam jest 50 tysięcy, czyli dajmy na to po odjęciu 1000. No dajmy, że w sumie zawinęliście 1000, to po odjęciu 1000. Czyli zaraz 49 tysięcy na 3. 49 tysięcy podzielić na... Na 3. Na 49 tysięcy 100 dokładnie, bo Razyki wziął 400 i 500. 16,1,3. Podzielić na 3. 16,366. No, więc tyle sztuk srebra macie w tym momencie w ekwipunku dodatkowo. O 16 tysięcy? Tak. A to nie jest platyna. No dobrze. Do końca dnia, jeżeli... Właśnie, kwestia jest tak. Czy tu odpoczywamy i idziemy dalej? Bo tu jest w miarę równo i w ogóle. Czy idziemy dalej i szukamy miejsca na odpoczynek dalej? Kto prowadził? Utal. Utal. Ile jeszcze mamy czasu do zmierzchu, powiedzmy? To jest środek dnia. No to idziemy. Idziemy dalej. Dobra. Rzucaj mi w takim wypadku jeszcze raz sztukę przetrwania. Ja wolę.